W Wałczu zmienił się harmonogram odbioru odpadów. Śmieci niesegregowane z domów jednorodzinnych będą odbierane rzadziej. Ceny pozostają bez zmian, a liczba odpadów rośnie wprost proporcjonalnie do irytacji mieszkańców. Wydawało się, że takie obrazki przeszły już do historii. I faktycznie, kilkanaście miesięcy po wejściu w życie ustawy śmieciowej, sytuacja się ustabilizowała. Jednak wraz ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów, problem powrócił. To nie tylko ja, ale i sąsiedzi tu wkoło, dzisiaj żeśmy rozmawiali, narzekali, że tyle śmieci nie wywożą w ogóle, nawet, no ja nie wiem, cały tydzień to tak wszystko leży. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w domkach jednorodzinnych uległa zmianie. Wcześniej odbierane były one raz w tygodniu, teraz tylko raz na dwa tygodnie. Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej ta częstotliwość zwiększyła się. Ceny nie uległy zmianie. Tą częstotliwość musieliśmy zmniejszyć, bo gdybyśmy zostawili taką częstotliwość, jaka jest, nie ruszając tego, konsekwencją byłoby prawdopodobnie to, że w tym przetargu nowym mielibyśmy wyższe koszty. Obserwowaliśmy, że na terenach zamieszkałych, gdzie jest budownictwo jednorodzinne, ta częstotliwość była za duża, ponieważ były odbierane pojemniki, które były do 1/3, do połowy napełnione. Argumenty te jednak niespecjalnie trafiają do mieszkańców, bo obawy związane z nową organizacją odbioru odpadów cały czas się mnożą. A jak przyjdzie lato, te kubły wszystkie pootwierane, jak przyjdą te muchy, te wszystkie inne jakieś robactwa, to będzie na pewno gorzej. Moim zdaniem, jeśli są pieniądze, się płaci takie same, to powinni tak samo wywozić, nie? No nie, oni sobie wzięli, nikomu nic nie mówiąc, co dwa tygodnie to będą wywozić, tak? Nowy harmonogram odbioru odpadów to także próba wpłynięcia na mieszkańców, aby zdecydowali się na segregację odpadów. Ma to bowiem niebagatelny wpływ na budżet miasta. Po pierwsze, niższa jest opłata za segregację, a po drugie, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, gminy, które nie uzyskają wymaganego poziomu segregacji, czyli ograniczenia ilości odpadów, które trafiają na wysypisko, będą obciążone karami finansowymi. I chciałbym poinformować, że za 2013 rok my takiego poziomu nie uzyskaliśmy. Wszystko wskazuje na to, że 2014 rok będzie podobny. Kubły piętrzących się odpadów już były elementem krajobrazu wielu miast. Do Wałcza znów powróciły. Czy wpływ na to ma nowy harmonogram, czy brak segregacji odpadów? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych miesiącach. Łukasz Kędziora, Telewizja Asta.